Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym powiedzieć Wam troszeczkę więcej na temat objawu rwy kulszowej. Jak dobrze wiecie, jest to jeden z głównych problemów, z jakim zgłaszają się do nas pacjenci, do naszych gabinetów czy do przychodni, do gabinetów lekarskich. Jest to jeden z głównych powodów w ogóle występowania bólu w odcinku lędźwiowym. Jest to na pewno też dysfunkcja, która niestety bardzo utrudnia takie codzienne funkcjonowanie. No i utarło się na ten temat trochę takich, można powiedzieć, dogmatów, o których chcielibyśmy dzisiaj troszeczkę sobie dłużej pomówić. Kiedy mówimy o rwie kulszowej, zazwyczaj mamy na myśli ostry stan zapalny, który dotyczy faktycznie nerwu kulszowego, więc i na jego anatomii i patofizjologii tutaj troszeczkę możemy się skupić i będziemy chcieli też rozróżnić, kiedy ten ból faktycznie pochodzi od takiego ostrego stanu, kiedy faktycznie dotyczy on samego nerwu kulszowego, a kiedy jest po prostu imitowany przez inne struktury, czy to mięśniowo-powięziowe, czy stawowe, które tak naprawdę bardzo łatwo jest tutaj pomylić, które sprawiają zarówno dużo problemów nam, terapeutom, jak i samym pacjentom. W najczęściej spotykanej sytuacji nerw kulszowy składa się z włókien nerwowych, które wychodzą z poziomów L4, L5, S1, S2 i S3 i tworzą one razem jeden większy nerw kulszowy, który wychodzi z miednicy pod mięśniem gruszkowatym, a mięśniem bliźniaczym górnym. Zdarza się jednak też, że czasami przebija sam mięsień gruszkowaty albo przechodzi nad nim. Zdarzają się też sytuacje, kiedy część tego nerwu przechodzi pod mięśniem gruszkowatym, część nad nim i dopiero poniżej zespalają się w jedną znacznie grubszą wiązkę. Kiedy mówimy o dyskopatii, najczęściej obowiązującą jeszcze do dzisiaj teorią, może raczej tą najczęściej spotykaną, jest ta mówiąca o tym, że dochodzi do mechanicznego drażnienia korzenia nerwowego przez wypuklinę bądź przepuklinę dysku, który tutaj sobie taki korzeń drażni. Jednak obecnie wiemy, że maksymalnie 5% incydentów związanych z uszkodzeniem takich struktur w ogóle wiąże się z mechanicznym uciskiem. Dlaczego tak się dzieje? Za każdym razem powinniśmy tutaj spytać pacjenta też o to, jak w ogóle doszło do powstania u niego takich dolegliwości. Dla akurat problemów takich krążkowych charakterystyczne jest to, że często nie jest to pierwszy przypadek, z którym tutaj jakby spotyka się pacjent. Często takie incydenty, chociaż znacznie krótsze i mniej dotkliwe, mogły mieć miejsce już w przeszłości, podczas kiedy najczęściej doszło do jakiegoś przeciążenia, najczęściej w pochyleniu, w skręceniu tułowia, jakiś nagły ruch, który wywołał silne dolegliwości bólowe. I często taka historia powtarza się na przykład 2-3 razy. No i oczywiście kolejna, to może być nawet w dłuższych odstępach czasu, no niestety już jest na tyle silna, że przestają pomagać na dłuższą metę środki przeciwbólowe, środki przeciwzapalne. Troszeczkę trudniej jest już znaleźć jakąś pozycję, która przynosi tutaj znaczną ulgę. No i wtedy faktycznie możemy mówić o podejrzeniu problemu z samą dyskopatią. Skoro nie jest to mechaniczny ucisk zawartości krążka na sam korzeń, to co w takim razie tutaj może boleć? Co z pozostałymi sytuacjami, kiedy faktycznie mówimy o dyskopatii? Sam krążek międzykręgowy, jeśli przyjrzymy się troszeczkę lepiej jego budowie, na pewno zauważymy, że składa się z dużej ilości pierścieni włóknistych. Zazwyczaj jest ich od kilkunastu do dwudziestu kilku. Po części jest to osobnicza cecha, z drugiej strony jest to też zależne od akurat lokalizacji w kręgosłupie. W trakcie, kiedy dochodzi do takich incydentów, o których mówiłem, może ulec uszkodzeniu najczęściej kilka takich pierścieni. Największy problem
pojawia się wtedy, kiedy dochodzi do uszkodzenia wszystkich kolejnych warstw i zawartość takiego krążka, czyli jądro miażdżyste, może wydostać się poza sam krążek międzykręgowy. Oczywiście, kiedy coś takiego następuje, rzadko kiedy dochodzi do mechanicznego kontaktu tych dwóch struktur, najczęściej spotykaną sytuacją jest po prostu drażnienie na tle chemicznym. Wydostanie się tego jądra miażdżystego powoduje masywny obrzęk w strukturach żylnych, w tak zwanych splotach Batsona, co znacznie upośledza funkcję samego korzenia nerwowego. Brzmi dosyć skomplikowanie. Gdybyśmy mieli sobie to wyjaśnić znacznie prościej, moglibyśmy po prostu powiedzieć o tym, że istniejący tutaj w takiej sytuacji stan zapalny znacznie zmniejsza przestrzeń w obrębie samego kanału kręgowego, więc na pewno utrudnia pracę samego nerwu, nie pozwala mu na odpowiedni ślizg. No i oczywiście w zależności od tego, na jakiej wysokości kręgosłupa lędźwiowego bądź też przejścia lędźwiowo-krzyżowego dochodzi do takiej sytuacji, wtedy ból będzie zlokalizowany w innym miejscu, dlatego że inne korzenie nerwowe będą unerwiać zupełnie inne segmenty ciała. Stąd na przykład ból może pojawiać się dosyć scentralizowany na środku mniej więcej dolnej części kręgosłupa lędźwiowego, a czasami jest on po prostu schodzący w dół uda, sięga może kolana, albo nawet jeszcze niżej do samej stopy. Czym taki ból się będzie charakteryzować? Przede wszystkim będzie on miał charakter raczej taki strzelający, trochę piekący, rozchodzący się raczej po takim cienkim sznurku, raczej w dół którejś z kończyn. Czasami będzie faktycznie dosyć ostry w dolnym odcinku kręgosłupa lędźwiowego. Raczej będzie można znaleźć sobie w dosyć prosty sposób pozycję, która sprawi, że ten ból będzie znacznie mniejszy. Kiedy on się będzie też pojawiał i co będzie też w naturalny sposób sprawiać, że będzie on mniejszy? Oczywiście w sytuacji, kiedy jest to sprawa zupełnie świeża, ten ból jest dosyć mocny i jakby tutaj nawet w takiej pozycji, która przy troszeczkę tej ulgi sprawia, trzeba będzie spędzić trochę więcej czasu. W miarę tego, jak mija odpowiednio troszeczkę większa ilość dni, taki problem staje się troszeczkę mniejszy i na pewno zaostrza go długa pozycja siedząca. Także taka osoba, która na przykład dłużej jedzie samochodem albo ma trochę więcej pracy przy komputerze, mniej więcej po godzinie, może troszeczkę dłużej, może zacząć odczuwać narastający ból w miejscach, o których mówiłem. Z kolei jest to ból, który można, oczywiście w cudzysłów, troszeczkę rozchodzić. Także kiedy na przykład wstaniemy, przejdziemy się kawałek, będziemy w ruchu przez kilka minut, taki ból będzie cały czas spadał, nawet może osobie w sytuacji, kiedy jest już chroniczny, pozwoli osobie na jakiś czas przynajmniej zapomnieć. Jest to ból, który właśnie będzie występował albo po długiej pozycji siedzącej, albo będzie raczej bólem porannym, który pojawia się po prostu po całonocnym śnie. Także na pewno taki ból może zupełnie się w tej charakterystyce nie mieścić, tak? Co wtedy, kiedy odczuwamy ból o jakby zupełnie innych cechach, albo pojawia się on w zupełnie innym czasie, albo co innego przynosi ulgę? Tak samo jak wiele tutaj będzie osób, które cierpią z takiego powodu, wiele może być różnych jego przyczyn. Także oczywiście
Najczęściej, kiedy pojawia się taki ból, myślimy o krążku, ale mogą być to równie dobrze przeciążenia wychodzące z tkanek miękkich, mogą być to dysfunkcje stawu krzyżowo-biodrowego. Niestety bardzo rzadko, ale również zdarza się, że mogą być to dosyć groźne, poważne patologie. Także warto wtedy też zwrócić na nie szczególną uwagę i jakby przyłożyć się tutaj znacznie bardziej do rozszerzenia diagnostyki. Co mogłoby być bardzo niepokojącego? Na pewno ból, którego nie da się w żaden sposób zredukować jakąś pozycją ułożeniową. Tak? Także w momencie, kiedy próbujemy czy to się położyć, czy to w pozycji jakiejś bardziej skulonej, czy próbujemy się prostować, tam się nic w tym bólu nie zmienia, może nawet niektóre pozycje go trochę nasilają, to już powinno nam dać do myślenia, zapalić jakąś czerwoną lampkę w naszej głowie. Taką, powiedzmy, też inną rzeczą, która może być akurat związana też z krążkiem, ale może świadczyć o bardzo dużym uszkodzeniu, które nie nadaje się do leczenia zachowawczego, może być brak efektów, powiedzmy, leczenia takiego zachowawczego, czyli na przykład dobrze prowadzonej fizjoterapii przez okres minimum 8-9 miesięcy, bądź też narastające problemy motoryczne, czyli na przykład opadanie stopy, czyli sytuacja, kiedy zaczynamy dosyć mocno jedną nogą szurać, zaczynamy się potykać o tą stopę, widzimy, że nie jesteśmy w stanie już tak dobrze jej do góry podnieść. Wtedy na pewno taką konsultację ze specjalistą trzeba się pokusić. Oraz drugą taką rzeczą może być zaburzenie czynności zwieraczy, zarówno moczu, jak i kału. Także gdyby tutaj pojawiały się jakiekolwiek problemy, oczywiście również jest to przeciwwskazanie do takiego wprowadzenia terapii manualnej czy jakiejkolwiek innej formy rehabilitacji. Jeśli na tym etapie zbierania informacji nic nie budzi jakby naszych zastrzeżeń, może mamy już jakąś wstępną hipotezę dotyczącą samego problemu u pacjenta, możemy przejść śmiało do badania manualnego, które pozwoli nam zróżnicować, czy jakiego pochodzenia tak naprawdę jest ten ból i jaką dalej należy zastosować terapię. Na pewno testem, który przyniesie nam bardzo dużo cennych informacji, będzie test SLR. Oczywiście zazwyczaj wykonujemy go po to, żeby sprawdzić, czy będziemy mieli tutaj dodatni objaw Lassega, który świadczyłby z dużym prawdopodobieństwem o tym, że problem faktycznie jest pochodzenia krążkowego. Pozwoli nam jednak uzyskać jeszcze przynajmniej jedną bądź dwie inne informacje. Także wykonanie testu jest generalnie bardzo proste. Powinniśmy poprosić tylko pacjenta o to, żeby nam nie pomagał w trakcie jego wykonania. To, co robimy, to chwytamy pod piętę badanej kończyny, oczywiście tej, do której występuje promieniowanie, i podnosimy ją sobie wyżej. I teraz oczywiście w zależności od tego, jeśli oczekujemy, bądź jeśli dostajemy dodatni objaw Lassega, czyli pojawienie się właśnie tych charakterystycznych objawów bólowych do kończyny, to nim pojawi się niżej, tym oczywiście rokowania co do terapii, co do w ogóle stanu są gorsze. Nim czy on pojawia się wyżej, mówimy o takim wtedy wysokim objawie, który ma znacznie lepsze rokowania. Powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na to, że też mniej więcej od 60-70 stopni taki objaw już, nawet jeśli będzie dodatni, nie będzie nas interesować pod kątem faktycznie krążkowym. Z drugiej zaś strony, jeśli ten objaw pojawia się bardzo nisko, już przy pierwszych stopniach uniesienia, możemy tutaj podejrzewać naprawdę bardzo poważną patologię, która wymaga konsultacji z lekarzem specjalistą i wykonania dodatkowych badań obrazowych.
Także jak wspomniałem, oczywiście jeśli taki objaw pojawi nam się wyżej niż w tych pierwszych stopniach, także tutaj praca dla nas będzie stosunkowo bezpieczna. Będziemy mogli wtedy leczyć pacjenta zupełnie zachowawczo. Także co tutaj warto będzie jeszcze zrobić? Powiedzmy, że dochodzimy mniej więcej do takiego poziomu. Pojawiają się tutaj te charakterystyczne dolegliwości. Możemy sprawdzić, czy jest to faktycznie pochodzenia dyskowego, czy też jest to zaburzenie w samych tkankach miękkich. Wystarczy, że zejdziemy troszeczkę niżej, gdzie takich dolegliwości pacjent już nie odczuwa. Możemy wtedy poprosić jeszcze o to, by swoją kończyną nacisnął mocno na naszą rękę. Także naciskaj. OK. Utrzymujemy takie napięcie przez przynajmniej kilka sekund. Odpuść. OK. Naciśnij jeszcze raz. Możemy to wykonać ze 2-3 razy. Jest to taka technika, którą możemy potraktować sobie w pewnym sensie jako element takiej poizometrycznej relaksacji. OK. Jeszcze raz. I już. OK. Jeśli w tym momencie będziemy w stanie bezbólowo pójść wyżej niż to robiliśmy wcześniej, będzie to świadczyło o zupełnie dla nas lepszej sytuacji, dlatego że będzie to po prostu zaburzenie w samych tkankach miękkich, więc jakby już tutaj same rokowania są znacznie lepsze. Wtedy upewniamy się co do pochodzenia z samego narządu ruchu. I jeszcze jedną rzeczą, o jakiej możemy sobie tutaj powiedzieć, jaką możemy zrobić, jest też zróżnicowanie samego problemu ze stanem zapalnym nerwu kulszowego i tak zwanej rwy pochodzenia z mięśnia gruszkowatego. Także przechodzimy jeszcze raz do testu SLR. W momencie, kiedy pojawia się ten objaw, wystarczy, że zrotujemy kończynę do zewnątrz, także będziemy do siebie zbliżać w tym momencie przyczepy mięśnia gruszkowatego. Ulega on tutaj w takiej sytuacji rozluźnieniu. I jeśli to on jest przyczyną całego zamieszania, nie będzie on tutaj uciskał wtedy nerwu kulszowego i takie objawy bólowe ulegają znacznemu złagodzeniu. W trakcie badania warto pod uwagę wziąć również zaburzenia mogące wychodzić z samego stawu krzyżowo-biodrowego, dlatego że jego charakterystyczne rzutowanie często pokrywa się z tym pochodzącym z samego nerwu kulszowego, chociaż tutaj często mamy zupełnie inny czas występowania tego bólu, troszeczkę inne też okoliczności, bo jest to raczej ból, który będzie zmniejszał się w momencie, kiedy odpoczywamy, a raczej nasilał się wtedy, kiedy troszeczkę mocniej się poruszamy. Także jeśli tutaj też nie mamy pewności albo idziemy w tym kierunku, fajnym pomysłem będzie zbadanie właśnie tego stawu. Jak możemy to zrobić? Jednym z dość dobrych pomysłów będzie poproszenie pacjenta o to, by ułożył się na boku, ułóż się na lewej stronie, tak? Także podejrzewamy tutaj prawy staw krzyżowo-biodrowy, który oczywiście też promieniuje w dół do tylnej strony uda, czasami sięga do tylnej strony kolana, bardzo rzadko może schodzić troszeczkę niżej, także raczej podejrzewamy tą okolicę. Co wtedy będziemy robić? Jeśli będziemy wyprowadzać ruch tak zwanego otwarcia stawu krzyżowo-biodrowego, na przykład przez ułożenie naszej ręki, naszego przedramienia na talerzu kości biodrowej i będziemy go kompresować w kierunku w dół i do siebie, to dolegliwości bólowe w momencie, kiedy one stają się mniejsze, ulegają jakby tutaj zmianie, możemy podejrzewać, że faktycznie
jest to staw brzuszowo-biodrowy. Innym testem, takim, który może wywołać faktycznie ból, jest poruszanie samymi powierzchniami stawu brzuszowo-biodrowego i możemy w tym celu starać się troszeczkę popchnąć talerz miednicy w kierunku kości krzyżowej, po czym go cofać. Tak. Jeśli w trakcie takiego ruchu pojawia się ból, tym bardziej może nas to upewniać, że jest to staw krzyżowo-biodrowy. Także jeśli wiesz, że problem tego typu dotyczy właśnie Ciebie, zachęcam do tego, żebyś po prostu udał się do gabinetu fizjoterapeutycznego, dlatego że niestety takie problemy mają to do siebie, że same się nie rozwiązują. Z kolei, jeśli jesteś fizjoterapeutą, jestem pewien, że taka dokładna diagnostyka pozwoli Ci na lepszą, skuteczniejszą pracę, bardziej celowaną z Twoimi pacjentami. Także w kolejnych filmach będziemy chcieli poruszyć takie tematy, jak postępować w stanach ostrych, jak postępować też w tych stanach przewlekłych, jak pracować, kiedy mamy faktycznie problemy takie dotyczące samego krążka międzykręgowego, a jak postępować wtedy, kiedy ból pochodzi z samego narządu ruchu, z tkanek miękkich. No i jeszcze jedno. Jeśli nie chcesz przegapić tych filmów oraz naszych kolejnych produkcji, które będziemy zamieszczać właśnie tutaj na YouTubie, koniecznie kliknij subskrypcję. Fajnie będzie też zobaczyć Twoją łapkę w górę, bądź też komentarz z Twoim pytaniem bezpośrednio pod tym filmem, albo też pod filmem na Facebooku. Do zobaczenia.